Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo z doktora Brew. Okazuje się, że z tych trzech piw, gdzie miał być American Wheat Beer, American White i American Wheat, powstały tylko te dwa pierwsze. American Wheat Beer, American Weizen, ale za to pojawi się Australian Weizenbock. Australian Weizenbock. No nieważne, zaczynamy od American Weizena. American Weizen, czyli Weizen nachmielony amerykańskim chmielem. Pierwszym chyba takim spektakularnym sukcesem na tym polu był Meine Hopfen Weisse z Schneidera, chociaż to już był Weizenbock. Tutaj na polskim rynku tym prekursorem była kooperacja Ale Browaru i Pinty, czyli B-Day, pierwszy B-Day, lądowanie w Bawarii. No a teraz za ten styl, za tą hybrydę w zasadzie można powiedzieć, bierze się Dr. Brew. I mamy tutaj tak, American Weizen. Do skarbu prowadzi wiatr niosący zapach odległych krain, a w tej oto ręce trzymasz odpowiedź zagadkę. Skąd wziął się w tym piwie taki zapach? Pszenica i owiec wykorzystane do jego produkcji dorastały w urokliwych zakątkach polskiej wsi i bezdroży. Pełne aromatycznych olejków szyszki chmielu przypłynęły wielkim statkiem zza oceanu, gdzie dojrzewały w blasku słońca Kalifornii. Raczej Oregonu. Albo Waszyngtonu. Co w takim razie daje to coś, czego nie znajdziesz w żadnym innym piwie? Co daje słodki aromat bananów, intensywny jak na kolumbijskiej plantacji? Podpowiedź? Czym prędzej obczaj najbliższą białą palmę i ogarnij horyzont. Opróżniona butelka prawdę ci powie. No, powiem. Zaintrygowaliście mnie. Nie wiem, o co chodzi. O jaką palmę chodzi i o ogarnąć horyzont. No ja akurat horyzontu tutaj nie mam, także no, będzie ciężko. Co my tu mamy? Słody. Pszeniczny, pilzneński, karmelowy. Chmiele. Mozaik, Amarillo, Cascade. Great. Alkohol 5%. Ekstrakt 12%, czyli o 105 więcej niż Wheat Beer. I goryczka 29 IBU. Tak wygląda etykieta. American Weizen. Tak wygląda metryczka. Tak. Co mnie zaskoczyło, to dłuższa data przydatności, bo 18 sierpnia. Piwo dostałem prosto z rozlewu od doktorów. No i zapytałem, skąd ten dłuższy termin. Okazało się, że po prostu zrobili sobie badania, że tamte piwa spokojnie wytrzymują im dłużej i w związku z tym wydłużyli sobie terminy przydatności do spożycia. Pytanie, czy akurat dzisiaj, czy akurat latem jest to najlepszy pomysł. No ale zobaczymy. No risk, no fun. Weizeny są w zasadzie jedynym stylem piwa, którego nie preferuję z kieliszka, czy nie preferuję ze sniftera. Chociaż oczywiście można. Natomiast tutaj no jednak klasyczna szklanka dla Weizena myślę, że ma sens. Rzeczywiście jest bananowo i cytrusowo, tak chmielowo po amerykańsku. Goździka nie czuję. Dobra, zobaczmy. Złocisty, jasno złocisty, taki bardziej, no są też takie wajceny, taki bardzo słomkowy. Piana bardzo obfita i znowu przesadziłem. Ja się stosuję zawsze do tej zasady, którą mam wypisaną na bluzie tego. Left handa, czyli poor heart. Poor heart. Dobra. Bardzo ładna barwa, taka słomkowa. U was jest oczywiście ciemniejsza, bardziej taka bursztynowa, a w rzeczywistości ona jest naprawdę jasna. Naprawdę to jest taka ciemnosłomkowa, to jest absurd. Jasno-złota, wyraźnie, równomiernie zmętniona. No powiem wam, że
przez to, że to nie jest zbyt ciemne, bo w Bideju, co mi nie pasowało, to to, że on był dosyć ciemnym piwem, to tutaj czujemy nie słody karmelowe, jakieś tam melanoidynowe, który co prawda tutaj karmelowy słód jest, ale na szczęście niewiele. Czujemy przede wszystkim banany i cytrusy. I jest to ciekawe połączenie. Jest to ciekawe połączenie. Ciekawe, jak będzie z goryczką. 29 IBU, czyli nie mało, bo Witbier miał chyba 30, więc można zakładać, że trochę tamtej goryczki będzie. Jak to się będzie komponowało z Weizenem, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj też tę nutę pilsową, czyli drożdże, chmiel i wychodzi taka pilsowa, czeska szmata. Ja to lubię, aczkolwiek pytanie, jak to odbiorą miłośnicy Weizenów. Nie ma tutaj słodyczy, co jest bardzo dobre, gdyż wbrew pozorom, Weizeny nie są piwami, nie są piwami, wysokie nasycenie, nie są piwami słodkimi. One, tutaj zachodzi takie oszukanie naszego mózgu, czyli słodkie aromaty bananów i goździków oszukują nas mózg, że pije coś słodkiego. Natomiast generalnie Weizeny, jak spróbujecie sobie z zatkanym nosem, one są wytrawne, są wodniste, są takie orzeźwiające, przez to są orzeźwiające, więc to jest na pewno wytrawny Witbier. Wydaje mi się, że goryczka w przeciwieństwie do Wita, to tutaj może przeszkadzać, że jest zbyt wysoka. Natomiast połączenie banany i cytrusy jest świetne. Moim zdaniem jest świetne połączenie. Ta nuta aromatyczna, która jest też w smaku, jest naprawdę bardzo dobra. Natomiast zastanawiam się cały czas, znaczy inaczej, czego mi brakuje? Goździka mi brakuje tutaj. Może jakiś lekki jest, natomiast ja lubię, kiedy goździk jest bardzo intensywny. Zdecydowanie bardziej wolę goździkowe Weizeny niż bananowe Weizeny. Kiedyś miałem okazję z niemieckiego browaru pić piwo, które się nazywało Pils Weißbier, albo Pils Weißbier. I to jest coś takiego. Jest wyraźna taka pilsowa goryczka, jest bardzo dobry banan, bardzo dobre cytrusy. Mniej mi to podchodzi niż Witbier. Ale wydaje mi się, że jest to nawet ciekawsze połączenie, nawet ciekawszy efekt tutaj uzyskano. Ale jestem przekonany, że nie każdemu to zasmakuje. Natomiast na pewno trzeba tego piwa spróbować, żeby zobaczyć, co się stanie, jak dowalimy chmielu do Weizena. Moim zdaniem efekt jest naprawdę ciekawy. Jest orzeźwiający. Goryczka jest trochę za długa, trochę długa jest, taka lekko ściągająca i długo pozostająca w przełyku, ale jest to na pewno coś nowego. Takiego piwa, bo tego Pilsweizena, czy Pilsweizbiera, którego piłem, on nie był aż tak nachmielony, więc na pewno jest to ciekawy, udany eksperyment. Przepraszam, natomiast jest pytanie, jak to klienci przyjmą. Ale na pewno warto spróbować, żeby sobie samemu wyrobić zdanie. Tego piwa będziecie mogli też spróbować, tak jak pozostałych piw, właściwie wszystkie piwa doktora Bru będziecie mogli spróbować w Browarze Mieszczańskim. Dzisiaj, czyli w dniu, kiedy publikuję ten film, ja nagrywam oczywiście dzień wcześniej, w piątek 6 czerwca będziecie mogli spróbować tego piwa i wszystkich innych w Browarze Mieszczańskim na Chłupskiej 44 w ramach Europy na Widelcu, strefy piwa Europy na Widelcu. Ciekaw jestem, jak będzie smakowała wersja beczkowa. A oprócz tego nastąpi premiera piwa Australian Weizenbock z doktora Bru. Wasze zdrowie, i powiem szczerze, że odważny eksperyment, ciekawy efekt. Mi to smakuje, aczkolwiek brakuje mi goździka.
Wasze zdrowie.